A to jest tak pokazane, jakby byśmy grali. Tak za szybko, nie? Widzicie, kurde, nie fajnie. Jest mi przykro i smutno. Bardęga zawiódł się na Konopskim. O! Ja pierdzielę, ty! O, o, o! Jak jest to? O Jezu, i Revo! Zgłaszam go do prokuratury, tego Revo. Mama napisała do mnie tak. Widzę, że alkohol znów rządzi. Moralnie, jak teraz mi wszedł. Trzeba to przepić. Ile sobie drinka zrobić? To jest akurat pomówienie, no ale to przywykłem do tego, że Konopski może pomówić, więc to jest coś, co chciałbym naprostować, bo to jest nieprawda. Ale uważam, że nigdy na Tarczywie nie reklamowałem takich stron, nigdy nie namawiałem do wpłacania pieniędzy na tych stronach. Ja uważam, że ten materiał coś zmieni, dopóki pewnie nie zrobi tego, nic z tym nie zrobi ktoś wyżej, to pewnie nic to nie zmieni. Ja w lutym bodajże tego roku, czyli 8 miesięcy temu, byłem w urzędzie, złożyłem obszerne zeznania w tym temacie. Panie ITM, dofinansowanie z UE, sponsoring nielegalnego kasyna przez Remka, zakup nieruchomości. Ja jestem świadom tego, że należą mi się konsekwencje i z pokorą będę czekał na rozwój sytuacji. Dobra, i teraz tak, chciałem przejrzeć stream Druida. Schemat promocji tej platformy był bardzo prosty i opierał się na wykorzystywaniu autorytetu influencerów, którzy po prostu grali sobie na takiej stronie i pokazywali przy tym dobrą zabawę. A skoro oni to robili i skoro Twitch czy YouTube był pełen tego syfu, skoro reklamy tej strony leciały na galach freakowych... Osoba młodsza ma zaszczepiane w głowie już od małego. Skoro takie reklamy są wszechobecne w branży i każdy influencer... Ej, ale to dlaczego to jest tak pokazane brzydko, bo to jest tak, może widz wyciągnął. Wiecie, co jest popieprzone, że ja pamiętam te wszystkie live'y. Pamiętam, kurde, te wszystkie live'y, też pamiętam ten live Boxele i Wardęgi, jeszcze wiadomo, jak byli kumplami i była cała ta dyskusja o Kidropie. Może też dlatego, że do tego wracaliśmy wielokrotnie, ale no 100% tam było to w takim duchu, że Wardęga, no przepytywał Boxdela, jak to jest z tym Kidropem, a Boxel rzucając jakieś ogólniki, albo tam, no sprawdzimy to stare, ogarniemy, no wymigiwał się od tematu. I mimo, że to dłużej trwało, były jakieś argumenty, a czy to legalne, nielegalne, Boxdel, że się przyjrzymy i tak sobie to trwało do czasu bana. Że ja grałem z Boxdelem w to, nie? A my wtedy właśnie gadaliśmy, ja mu zadawałem pytania, że jak oni się na przykład potrafią wytłumaczyć z tego K-dropa. A to jest tak pokazane, jakby byśmy grali, tak za szybko, nie? Ja bym to tak odebrał, gdybym nie znał tematu, że o, Wardęga też grał. No, nieładnie, to mi się nie podoba. No i chuj, od nowa, drama, Konop, Wardęga, runda druga. Bo to wygląda, jakbym losował coś, robili, i skoro Twitch czy YouTube był pełen tego syfu, skoro reklamy tej strony leciały na galach freakowych... Osoba młodsza ma zaszczyt. O, to jakbyśmy kurwa siedzieli i grali, nie? No Boxel to ewidentnie jakby jakąś fajną awupkę chciał wylosować. No 100% wygląda jak gracz. Widzicie, kurde, nie fajnie. Jest mi przykro i smutno. Bardęga zawiódł się na Konopskim. Pamiętam ten kurwa stream. Muszę teraz to znaleźć, żeby udowodnić, nie? Ja pierdolę. Słuchajcie, skipnę parę minut, bo gdzieś tam około 3.09 jest coś o mnie. A nie wiem, o co chodzi. Tysięcy ten? Za 8. Nie. No klikaj, chuty. Ruben! O! Ja pierdzielę, ty! O, o, o! Jak jest to? O Jezu, i Revo! Rewa... O ja pierdolę, naprawdę, to dlatego mówiliście, że coś o mnie jest. Ale nie pięć, Jezu. Ja mówię, co tam o mnie? Już trzy razy czy cztery ten film oglądałem. Ja pierdolę, to wszystko szukam, że na koniec się dowiedzieć, że... na Wysockiego na mnie... To bym się tu nie spodziewał. Serio, kurwa. No. Ale dobra, ale trzeba przyznać, że kolorki podobne. Ej, kolorki podobne, no. Znalazł haka. Revo reklamował skrzynki. Ej, chuj, myślałem. Naprawdę, chuj, myślałem, że to Revo był. Pierwszy rzut oka. Później to już pociągnąłem żart, nie? Ale naprawdę, bo to światło, kurwa. Ale jak to ryje łeb, to światło. W ogóle, naprawdę, to był tak randomowy element. Jak ja wchodziłem do komentarzy, to był tak randomowy element z tymi światłami, a potem okazało się, że miało to zajebisty plus, bo raz, stało się jakimś takim charakterystycznym elementem, dwa, jakoś tam było zgrane z tematyką, się okazało w finale, a trzy, dawało też anonimowość, bo wiele osób mnie w ogóle nigdzie nie rozpoznawało bez tych świateł. Kurwa, to był tak dobry motyw, a ja no, nie powiem, że to tak przekminiłem do tego stopnia, po prostu chciałem jakieś neony, bo mi się podobały cyberpunkowe rzeczy wtedy, w sumie nadal mi się podobają. I to było tylko dlatego, a tak się to wryło ludziom. Zgłaszam go do prokuratury tego Revo. Aha, czyli jak jego pomówili, bo puścili za krótki fragment, to źle i trzeba odpalać streama, udowadniać. Ale jak on mówi, że ja kurwa kręciłem na skrzynkach i że mnie pozywa, bo mu się światło skojarzyło, no, i no to dobrze. Mam miniaturkę.
No wiem, no on chyba specjalnie nam podrzuca te wątki, tak szczerze. Oglądał jakiegoś shota i to specjalnie pierdoli, żeby na miniaturkę coś było. Podwójne standardy, no klasik. A, tutaj miałem otwarte, ale to w sumie też nie jest żadna jakaś nowość, no bo w sumie od czasu zablokowania Keydropa było wiadomo o tym, że Urząd Skarbowy prowadzi jakieś postępowanie. W sensie, no dało się domyślić, że jak blokujesz taką stronę, to się dzieje coś więcej. Natomiast, no zobaczymy, co się wydarzy po tym. W ogóle, w sumie to jest też jakby taki specyficzny moment, bo gdyby te urzędy chciały rzeczywiście ukarać wszystkich ludzi z tej listy za to, że kiedyś to reklamowali, zakładając, że nie wiem, znajdą jakąś podstawę, to w sumie wyszłoby na to, że być może Konop też dostałby jakąś karę. Też by... Specyficzna sytuacja była dosyć. Za współpracę pewnie nie. No właśnie nie wiem w sumie, jak to wtedy działa. Nie, no wiadomo, że wszystkich by nie karali, nie? Więc tam ten, ale... Ale bardziej tylko jakieś tam ewentualnie pewnie największych przykładnie. O ile w ogóle są jakieś podstawy ku temu, bo to jest w ogóle inna sprawa, co tam się da udowodnić. Natomiast no w sumie sam się na listę wpisał, bo rzeczywiście jak sprawdzicie ten plik, to jest tam wpisany Konop też, nie? Tutaj były różne reakcje. Na jednej ze stron pojawił się też jakiś taki tekst, że w 2019 roku Ministerstwo Finansów, tylko zaznaczam, że to jest z jednej ze stron, która, gdzie możecie kręcić tymi skrzynkami, nie? Że w 2019 roku Ministerstwo Finansów przyjrzało się lootboxom i wydało oświadczenie, z którego wynika, że skrzynki są legalne, nie naruszają obowiązującej ustawy hazardowej, ponieważ sam element losowości nie przesądza o charakterze hazardowym gry. Problem został również poruszony za pomocą interpelacji numer 4559 z dnia 2 września 2024 roku. Z odpowiedzi na nią dowiadujemy się, że zjawisko skrzynek jest cały czas badane i obecnie nie są one uznawane za hazard, ale zauważa się trend łączenia ich z grami hazardowymi. Mimo wszystko traktujemy nasz serwis jako przeznaczony dla osób pełnoletnich. No, więc też jest to intrygujący wątek jakiegoś powoływania się na jakieś interpretacje, na inne rzeczy, czyli być może to też nie jest tak, że o tym temacie było jakoś cicho, tylko nawet te firmy, czy być może jakieś kancelarie w ich imieniu wychodziły o jakiejś interpretacji, dlatego też one tak pewnie się czują, że być może faktycznie tak było, że Keydrop zasadniczo przesadził z tym upgraderem i to był już krok za daleko i mieli jakiś haczyk wreszcie, żeby ich zablokować, natomiast wszystkie inne strony, może kurwa, przerażająca jest prawda taka, że może w świetle obowiązujących przepisów to jest legalne. To by była smutna rzeczywistość, ale może tak jest. Nawet jeśli ktoś wydał taką interpretację podatkową, to nie jest ona rozszerzalna uniwersalnie i inny urząd skarbowy lub Krajowa Administracja Sądownicza może uznać to za przestępstwo. No okej, okay, ale mówię o tym, że rzeczywiście takie papiery, jak rozumiem, gdzieś tam wpływały i były takie interpretacje gdzieś tam proszone. Też jest ciekawe. Natomiast tym, co chyba mi najbardziej zostało w głowie, ale nie tylko, no to są różne rzeczy i ujęcia z Szymolem, bo tutaj widzimy, no, zasadniczo upadek człowieka. I wczoraj przeglądałem TikToka. Ja nie wiem, z kiedy to jest. O, to niby sprzed 2 dni wrzucone, ale nie wiem, z kiedy to może być. Natomiast taka scenka z jego streama. Mama do mnie napisała SMS-a. Mama napisała do mnie tak. Widzę, że alkohol znów rządzi. Mama, to jest moja praca. I mama, i proszę cię, nie oglądaj tego. Moral, jak teraz mi wszedł. Trzeba to przepić. Ile sobie drinka zrobić? Problem ma trochę racji. I to są te ujęcia, ja uważam, z Szymolem, to jest taki największy, przynajmniej dla mnie, bo reszcie rzeczy wiedziałem, tak? Ale najbardziej taki emocjonalny wydźwięk, do czego takie rzeczy mogą prowadzić. Oczywiście wiadomo, też w połączeniu z innymi używkami i tak dalej, ale no mimo wszystko i do czego to może doprowadzić. I te ujęcia, które były też u Konopa i to chyba takie największe wrażenie robi. O kurde, chłop uzasadnia chlanie, że to jego praca, ale zauważ też jeszcze jeden element, który tutaj jest, czyli takie trochę obwinianie innej osoby o to, że za to, że pijesz. Czyli wiesz, matka napisała, zakładam, że ta scenka jest prawdziwa, ale załóżmy, nie? Że matka do niego napisała w trosce o to, żeby no nie pił, tak? Wiadomo, o co chodzi. I on mówi, no wiecie co, tak mi się smutno zrobiło po tym, jak mama napisała, że aż muszę się napić. To jest popierdolone. I teraz wiesz, w jakiej to roli stawia tę drugą osobę, która z troski coś do ciebie pisze, a potem ty mówisz, że to przez nią pijesz, bo ona cię sprawiła, że ci smutno. Ale on trochę gra, mówiąc takie rzeczy, widzę, że nie ogarnia trzymanego poczucia humoru, ale on to w dupie, wiesz, w sensie, czy on udaje, czy nie. Generalnie widać, że jest napierdolony na tych streamach, albo w ogóle po jakichś tam innych substancjach. Więc to, że w jego życiu się źle dzieje, to jest fakt, no przecież to chyba też jest, nie wiem, jakaś żadna tajemnica, że on był na odwyku, więc wiesz, to dalsze jego brnięcie w tę tematykę uzależnień i po prostu od kolejnych rzeczy, no to tam mogą być takie historie w tle, a z nim nie było, że już niby przestał, no właśnie dlatego, że była ta historia odwyku, ale potem z niego wyszedł, a potem niedługo później wrócił do chlania streamów i wiesz, generalnie robienia w ten sposób kontentu, aż dotarliśmy do etapu
reklamowania kasyna i hazardu, połączonego oczywiście z tym piciem i być może innymi używkami. Czyli wiesz, jakby no pełna moc, że tak powiem, pełna moc. I teraz sobie przejdziemy do reakcji streamerów na film Konopa. Nie da się ukryć, że jedną z wiodących postaci był Mergani. Nawet zasłużył na oddzielny rozdział, nawet sobie możemy sprawdzić, Konopski. Czarny koń polskiego hazardu. Tak, tutaj było, że czarny koń polskiego hazardu i w tym rozdziale właśnie mówi o Merganim. No więc z racji tego, że połączył go z jedną z agencji, którą twierdził, że ta ogarnia jakieś deale związane z hazardem, no też odnośnie oczywiście skrzynek, wyjazdów na Maltę i wszystkiego innego dookoła, no to też i dlatego ludzie czekali na to, co Mergani powie i chyba nawet tego samego dnia się odpalił, kiedy wyszedł film. Ja akurat jego jakieś tłumaczeń, nie, na parę zdań rzuciłem tam okiem, ale ogólnie nie słyszałem, więc sobie aż posłucham, co tam takiego mówił. Jedna rzecz, którą chciałem naprostować, to jest to, że ja ogarniałem komuś kasyna, albo że idzie ogarniało kasyna, to jest akurat pomówienie, no ale to przywykłem do tego, że Konopski może pomówić, więc to jest coś, co chciałbym naprostować, bo to jest nieprawda. Natomiast, a jeżeli jest to prawda, no to niech da jakieś dowody na to, albo idzie gdzieś do odpowiednich służb i to zgłosi. Czemu jestem wpisany w spółce Ichi? No bo Ichi to jest po prostu agencja, która załatwia deale, nie tak jak powiedział Konopski kasynowe, tylko normalne deale. Na przykład z Canon Plusem, T-Mobilem albo Huawei'em. Chociaż nie, z Huawei'em to teraz przesadziłem, bo nie było. Z T-Mobilem albo na przykład z Revolutem. Wiem, że to może być szokujące. Ale są dwie rzeczy, które mnie zabolały w tym filmie ogólnie. I to muszę powiedzieć z bólem serca. Pierwsza rzecz to jest to gadanie o graniu za fake balance, bo mnie po prostu jako hazardzisty to osobiście zabolało. Naprawdę. I to zabolało mnie, że pokazał Szota Szymola, gdzie on był najebany i to mówi, ale nie pokazał, że jak dzień później Szymol wytrzeźwiał i powiedział, że jednak przeprasza, bo to była nieprawda, co on mówił. No i druga rzecz to było gadanie jakieś kurwa takie... No ale teraz znowu, czy Szymol wtedy pod wpływem alkoholu powiedział prawdę, a potem stwierdził, że to był błąd, bo może jednak stwierdził, że jakąś kasę chce odzyskać, a może nigdy mu kasy nie wisiał, jak było? Ujdzie. Czy to prawda, czy to nie? Ten będzie mówił, że potem przepraszał, a jaki był powód przepraszania, bo może się ktoś do niego zgłosił i powiedział więcej tak nie mów, albo może ktoś powiedział, że jak chcesz odzyskać taką kasę, to tak nie mów, a może nigdy tej kasy nie było. No, to jest generalnie ogólnie bardzo shady strefa, więc chuj wie, co tam jest prawdą. Był ten puszczony shot, gdzie ja mówię, że no, w najlepszym powtarzalnym miesiącu zarobiłem 1 200 000, to było złotówek, i on to podciągnął pod to, że to jest chwalenie się zarobkami z kasyna. To muszę niestety powiedzieć, że to mnie boli, bo jest to nieprawda, co on powiedział, bo no niestety Konopski, nie wszyscy kurwa jakby żyją z życia streamera, jakby ze streamerki albo z zarabiania w internecie jako twórca, jest są youtuberami i niestety jak to mówiłem, to nie chodziło o to, tylko coś innego, po prostu się tak zdarzyło, przepraszam, także niestety to było z legalnych polskich biznesów. Z legalnych polskich biznesów, czy tutaj Mergani sugeruje, że ma jakieś nielegalne, być może zagraniczne biznesy? Co do jakby filmu, to trochę chujowo, że nie powiedział jakby nadal dlaczego KD, no bo ja nie będę mówił tej nazwy tej strony, bo jest to, a to jest akurat nielegalne. Dlaczego zostało zbanowane, a zostało zbanowane przez Upgrader? Okej, to wszyscy powtarzają. Z każdej strony, gdziekolwiek się o tym nie gada, to wszyscy mówią o tym Upgraderze. Wszędzie. Upgrader po prostu jest, jak to się nazywa profesjonalnie, grą cylindryczną? No, nie jest zgodny po prostu z ustawą hazardową w Polsce. Dlatego został zbanowany, a to zostało powiedziane, że wszystkie inne podmioty, na przykład GeForce Games, z którym ja współpracuję, jest nielegalny, co jest nieprawdą, bo na przykład GeForce Games, mogę go tu pokazać jeszcze raz, jest to strona lootboxowa i jest polską firmą, która, uwierzcie mi, miała kontrolę, jako że jest polskim podmiotem nieraz, jakby ja wiem dokładnie ile razy, ale często. No i myślę, że szybko by dostali zdjęci, gdyby nie byli. A to nie jest też tak, że to GeForce Skins ma siedzibę w Polsce? Czy coś takiego? Bo też coś kiedyś słyszałem. A tutaj nawet w stopce jest, widzę, że Katowice, Poland, adres, ulica. No to trochę odróżnia, w sensie nadal mechanizm skrzynek jest zjebany, nie? Ale no przynajmniej jest to zarejestrowane w Polsce. A to w ogóle też trochę ciekawy przypadek w sumie. Bo to wiecie, jak słyszymy, że jakieś tam zarejestrowane tam na Cyprze i innych ciekawych zakątkach świata, no to jest ten, a tutaj nawet firma z Polski jest? Mimo w te skrzynki, to, że oni dokłamują ludzi z lepszym procentem, to jest najgorsze gówno, to są wprowadzani ludzi w błąd, żerują na tym. No tam jest mnóstwo rzeczy i takich, wiesz, prawnych i rzeczy moralnych, które są zjebane, nie? Dlatego nigdy w tym nie brałem udziału, mimo że zarabia się na tym ogromne pieniądze. Ogromne. W sensie, no możecie sobie wyobrazić, jeżeli Mandzio, pamiętam, mówił coś, on chyba mówił właśnie o streamach, też na pewno, że tam 50 koła miesięcznie, no to sobie wyobraźcie przy jakichś większych lokowaniach, ile mógł dostać kanał, który robił 500-600 tysięcy wyświetleń na odcinek i jakie to pieniądze by mogły być, jeżeli chodzi o reklamę skrzynek i jakąś dłuższą współpracę. Ile kawałków pizzy byś kupił za te skrzynki? Nie, wiesz co, no bardziej ja też się domyślam, jakie to by mogły być pieniądze, bo ja to uciąłem na bardzo wczesnym etapie i wiesz, to nie było akurat w moim przypadku, to nie było tak, że wiesz, gdzieś tam, o, sobie reklamowałem skrzynki, a potem jak już się, wiesz, dorobiłem, to mówię, o, skrzynki są złe, już nie będę ich reklamował. Nic z tych rzeczy nie było, tylko również jak miałem bardzo
mało pieniędzy na koncie i zaczynałem swoją przygodę jako Revo i była propozycja skrzynek, to od początku mówiłem, że dla mnie to jest niefajne i tego nie chcę. Więc nie było to z pozycji, wiesz, gościa, który się dorobił i potem mówi, o, niedobre te skrzynki. Tylko również na początku, nie mając kasy, też odrzucałem tego typu oferty. Jeżeli chodzi tancerz o twój donate, to jest, mówisz tutaj, że przecież normalne jest to, że popełniamy błędy. Tak, tylko nie na wszystkich błędach ludzie zarabiają kilkadziesiąt tysięcy albo kilkaset. I rozumiesz, że publika jest bardzo nieufna w momencie, w którym ktoś mówi, no, popełniłem błąd, jednocześnie wycierając łzy dolarami, nie? I wtedy ludzie są nieufni. Teraz znowu, no możesz oceniać, czy ktoś mówi to szczerze, czy mówi nieszczerze. Natomiast w przypadku Kasix, no na pewno na jej niekorzyść działa fakt, że jej partner, no nadal korzysta ze skrzynek i reklamuje skrzynki, reklamuje również kasyna. I później ona mówi o, wiesz, jakimś wspólnym zakupie mieszkania, no i dalej to już znamy historię, jak co się dzieje, jak ludzie to oceniają, jakie są konsekwencje tego, więc no, Kasix jest w bardzo, bym powiedział, trudnym położeniu. I ze względu na jakąś tam swoją historię i na aktualną relację i podejście do tego, no tak to jest. Jest z nim, to legitymizuje zachowanie chłopaka. No nie do końca, no. No bo zobacz, jakbyś miał na przykład, nie wiem, dziewczynę, która jest uzależniona od alkoholu, bo chłopaka, nieważne, no i z nim jesteś, no to na przykład legitymizujesz to, że ta osoba pije. Zjebane porównanie jest picie alkoholu, nie dostaje się pieniędzy? Można dostawać, jak pijesz na streamie. Jak najbardziej możesz na tym zarabiać. To ty o pato influencerach i pato streamach nie słyszałeś? O Magikalu słyszałeś kiedyś? To co byś polecił, żeby zrobiła w tej sytuacji? Serio pytam, nie ma tutaj ironii. No generalnie co? No Kasix ma dwie opcje, może nawet trzy. Jedna jest oczywista, którą jej pewnie wiele osób teraz doradza i uważa, że jest jedyna słuszna, czyli się rozstać, więc i to by zasadniczo rozwiązało jej problem. Druga opcja to jest oczywiście wpływać na partnera i dążyć do jego zmiany w tym postępowaniu. No ale tutaj to zależy od tej drugiej osoby, czy chce to zrobić, czy jednak nie. Albo na ile jest się istotną dla niego, czy dla niej. Więc tutaj to zależy. I wymaga czasu, a w międzyczasie wiadomo, co się dzieje też w internecie, jak się jest postrzeganym. No i co? No i opcja numer 3, no to zmiana podejścia ze strony Kasix. I po prostu powiedzenie wprost, że wie jak jest, że tego nie popiera, że rozumie, jakie źródło pieniędzy ma jej partner, że po części z tego korzysta, że nie jest jej to na rękę, ale jest jak jest. Nie jest w stanie tego zmienić, ale go kocha. Może no użyć. Tyle. Opcja czwarta, przestać być moralizatorką, jak aktywnie korzysta z kasy hazardowej. Tak, a przepraszam, jest jeszcze czwarta opcja. Jest jeszcze czwarta opcja, faktycznie, że Kasix przechodzi na ciemną stronę mocy i sama odpala skrzynki. I kurwa, najśmieszniejsze jest to w tym scenariuszu, że okej, przez chwilę by ludzie mówili, ale tam hipokrytka, coś tam, ale później by tak stwierdzili, no w sumie teraz to jest... spójne. Rokal on powiedział, że partner Kasix, że to partner Kasix i to, że z nim jest, też dużo o niej świadczy. No na razie tak. No na razie tak. No Kasix sama ma wątpliwości, ale to wiecie, to są jej decyzje, nie? Czy chce z nim być, czy nie chce, co tam postanowi. Ogólnie taki trochę, jak to się mówi, niefortunny moment, bo dopiero co kupili razem mieszkanie, nie? Także taki trochę... trudny czas. Zobaczmy, co powiedział Izak, który tak naprawdę w filmie Konopa trochę się prześlizgnął, że tak powiem. A Izak to w ogóle już w skrzynki wkręcony. I w ogóle ciekawe tłumaczenie miał, ale posłuchajcie. Dlaczego to tam praktycznie pamiętam w tym filmiku? Co zrobiłem dla Konopa? Nic nie zrobiłem dla Konopa, słuchajcie, no. Ja wiadomo, słuchajcie, że jakby jestem na tym rynku, siedzę, słuchajcie, w CS-ie od wielu, wielu lat, otwierałem wiele skrzynek w CS-ie, ale uważam, że nigdy na tarczywy nie reklamowałem takich stron, nigdy nie namawiałem do wpłacania pieniędzy na tych stronach. Nigdy też nie pokazywałem, ile to ja wygrywam i jak mnie to wzbogaca i w ogóle. Nie uważam, żebym był kiedykolwiek jakiś nachalny, no. Ale czy samo reklamowanie nie jest zachęcaniem do czegoś? Tym bardziej, że coś wam pokażę. Znaczy, nie wiecie, ale jesteście z Twitcha, ale na YouTubie może nie każdy. Że u Izaka to jest w ogóle pełen pakiet. Bo właśnie to jest ciekawe. O, ona jest streama ma. Ogólnie to jest właśnie ciekawe, że właśnie cały ekosystem, jaki powstał wokół skrzynek. Patrzcie. U Izaka tak, możecie najpierw wejść na Hellcase'a. O, tutaj macie, że na Hellcase'ie, no nie, możecie skrzyneczki. Ale uwaga, za chwilę jest jeszcze Pirate Swap, a z kolei na Pirate Swap macie sprzedaj skiny za gotówkę już dziś. Niskie opłaty, zero zbędnych formalności. Pa. Kurwa, zamknięte kółeczko, wszystko można. Okazja. I no i tak to wygląda. No. Tak to się kręci. Powinien jeszcze podczas tej wypowiedzi otwierać skrzydeczkę. No nie, no ja po prostu nie kupuję tego tłumaczenia. Izak pewnie sam się zastanawia, czemu tak się prześlizgnął. Natomiast no Izak przecież jako, że był zaangażowany w CS-a tyle czasu, to logiczne, że i te skrzynki miał. Ja to nie wiadomo kiedy pamiętam, że on tego Hellcase'a reklamował. Przecież to kupę czasu ten baner już widziałem. I przy tych różnych aferach, które były, może reklamuje, nie czerpię z tego korzyści, znaczy przyjemności. Ta, niechętnie to robi, tak. Izak niechętnie reklamuje skrzynki. Hellcase, Pirate Swap, Betting to sponsorzy komentowania wydarzeń, dlatego są tam. Mówił o tym, że musi to być, bo turnieje opłacają. Czyli Izak jest ofiarą systemu, który zmusza go do reklamowania skrzynek. Ech, kurwa, przejeżdżam.
Pane to życie. No i mamy jeszcze wypowiedź Multiego. Tutaj przypomnę, że Multi był jedną z tych osób, która po tym jak Kidrop został zbanowany, powiedział, że już się skrzynek nie tyka i nie będzie ich reklamował, niezależnie od tego, czy Kidrop wróci, czy nie. Jest dobry ten film, dobrze jest zmontowany i mam wrażenie, że spoko było tam poprzedstawiane. No, powiem tak, nie wiem, czy tak potrafisz grać na emocjach, panie Konopski, ale a mnie to zadziałało. Powiem szczerze. Dlaczego uważam, że jest dobry? No myślę, że ogólnie no taki materiał jakby jest potrzebny, bo faktycznie jakby pozwoli popatrzeć na tą sprawę z innej strony, z innej perspektywy. Mi też zresztą trochę pozwoliło to popatrzeć z innej strony. I jak mówię, no ja ze mną sytuacja była taka, że ja trochę też nie patrzyłem w taki sposób, no bo tak jak mówię, no ja nie miałem doświadczenia z kasynami, no nie? Nigdy mnie tam nie ciągnęło do kasyn, więc dla mnie to było dziwne stary zawsze, jak można być uzależnionym, kurwa, od jakichś tam sloców i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no jak zobaczyłem te ujęcia z Szymolem, to powiem szczerze, kurwa, no pojebane, nie? No chyba na większości te ujęcia z Szymolem zrobiły największe wrażenie. To znaczy mówię, jeżeli ktoś miał pojęcie, czym są skrzynki, bo jeżeli ktoś kompletnie nie wiedział, o co chodzi, to pewnie cały materiał zrobił wrażenie. Natomiast jeżeli ktoś tak trochę śledził, to i tak myślę, że wszystko te ujęcia z Szymolem w kontekście tego najbardziej jakoś. Ja uważam, że ten materiał coś zmieni. Dopóki pewnie nie zrobi tego, nic z tym nie zrobi ktoś wyżej, to pewnie nic to nie zmieni. No to już wszyscy się zgadzają. To nie jest jakaś kontrowersyjna opinia. No ja, tak jak mówię, się zobowiązałem, że nie będę już reklamował takich rzeczy, skoro okazało się, że to jest nie do końca jasne prawnie, więc dotrzymam to. Najwyżej skończę pod mostem kiedyś. Tak, kurwa, jak oba 7000 subów. Gdzie pod mostem? Ten kurwa daleko tego mostu. Musiałby się postarać. A, w sensie, że kupi sobie most. A, no to tak, to tak, to tak, no tak, to ma sens, dobra, okej. I też uważam, może to będzie kontrowersyjne. Oho, uwaga, kontrowersyjny take. Jakoś inaczej, ale uważam, że na przykład jest jakaś tam różnica, może nie, no wiadomo, dla niektórych może niewielka, dla niektórych żadna, ale jest dla mnie na przykład różnica pomiędzy skrzynkami, stronami skrzynkami, które działały przez wiele lat, tak, i za bardzo nic się nie działo od strony rządu, co mogłoby w jakiś sposób tam tak dosadnie alarmować, że jest to powiedzmy tam nie do końca legalne. A jest różnica moim zdaniem pomiędzy tym, jak na przykład powiedzmy ktoś na przykład specjalnie wyjeżdża z kraju, wiesz o co chodzi, robi transmisję tam w innym języku i tak dalej. No robi takie fikołki, takie świadome fikołki, które w jakiś sposób mają tam powiedzmy no omijać to prawo, no nie? Wiesz o co chodzi? No wtedy moim zdaniem no jakby nie możemy już mówić o tym, że ktoś jest nieświadomy, no nie? Rozumiesz? Tak mi się wydaje przynajmniej. Zresztą wydaje mi się, że nikt nawet nie ukrywa tego, że jest świadomy, po prostu. No i ja mówię tutaj z perspektywy tego, że ktoś na przykład mógł patrzeć inaczej na skrzynki, no nie? Jakby w porównaniu z kasynami i tak dalej. Że faktycznie było to tak zakorzenione mocno w kulturze gier online i tak dalej i tego wszystkiego, kurwa, że było to zwykłe, zwyczajne, nikt na to za bardzo nie zwracał uwagi. Natomiast uważam, no, że na pewno już takie, wiesz, rojenie fikołków i tak dalej, no jest... Czyli w skrócie Multi uważa, że reklamowanie slotów za granicą, wyjazdy na Maltę i w ten sposób obchodzenie prawa jest gorsze niż reklamowanie skrzynek, które w jakiś sposób były tu na rynku. Tak to zrozumiałem. W skrócie, z Multiego na nasze. Strzał w Bungie? Znaczy to nie jest strzał... To nie wiem, to jest... Moim zdaniem to jest taki... Pomijam, czy coś jest gorsze, czy nie, ale ogólnie mówienie, że wyjeżdżanie, wiesz, na jakąś tam wyspę i reklamowanie tam, kurwa, slotów i świadome kombinowanie tutaj z prawem, bo wie, że tu jest to nielegalne, i że to jest w jakiś tam sposób dla ciebie chujowe, to nie wiem, że to jest jakiś super strzał w kogokolwiek. Po prostu to jest logiczny wniosek, no. I co tu jeszcze mamy? Mamy reakcję Nitro. Nitro odpowiada na film Konopskiego. I nie wiem, czy to będzie odpowiedź na bieżąco, czy jakiś finalny statement. To, tego nie wiem. Tak jak na przykład K-Drop się okazał stroną, która łamie jakąkolwiek ustawę. Ja w lutym bodajże tego roku, czyli 8 miesięcy temu, byłem w urzędzie. Złożyłem obszerne zeznania w tym temacie. O, nic to był. Ale to on chyba mówił kiedyś o tym, nie? Że był. Zostałem zapytany o ileś kwestii i zgodnie z moją najlepszą wiedzą na nie wszystkie odpowiedziałem. Oczywiście wydarzyło się to już po banie K-Dropa, bo K-Dropa powiedzmy rok temu zbanowali, potem po 3 miesiącach jakieś tam śledztwo ruszyło. Nie dostałem żadnych zarzutów, tam nie dostałem żadnej kary i tak dalej. No i jak rozmawiałem z panią, która to zresztą była pani protokolantka, jak ktoś jeszcze tam był w tym urzędzie skarbowym. To jest jakiś duży taki, wiesz, urząd skarbowy w Opolu, to jej zapytałem jakby, z czym jest problem, czy problem jest ze skrzynkami, czy z czym jest problem, i ona nomen omen potwierdziła, że z tym upgraderem. Więc w momencie, kiedy decydowałem się na jakąkolwiek tam późniejszą współpracę, tak jak teraz na przykład pokazałem tylko case haga, to tam tego upgradera nie ma. I teraz tak, co do Malty.
Owszem, propozycje były i w sumie, no takie pewnie nie najgorsze pieniądze, no, kurwa, jak mówimy o tysiącach złotych do ludzi, którzy, wiesz, że nie wiem, za parę godzin streama możesz zrobić parę tysięcy. Ale wiecie, Beskito, ale wiecie też, jakie jest ryzyko tej całej, kurwa, afery? Ryzyko jest takie, że w momencie, w którym, no, trwa to śledztwo, są przesłuchiwani ludzie, Konop nagrywa taki materiał, wszystko punktuje i tak dalej, i w finale się okaże, że nikt nie został ukarany, nikt nie dostał jakichś tam, wiecie, konsekwencji, prawnie nic się nie zmieniło, to wiele osób poczuje totalnie, kurwa, zielone światło, żeby to reklamować. I paradoksalnie może się okazać, że po tej całej aferze będzie jeszcze więcej reklam skrzynek niż teraz. Nie takiej współpracy i nie widzą, żeby nie grali, jak nie mają 18, to wiadomo, że żaden dzieciak nie uzna, że nie zagra. Potwierdzenie wieku wprawdza i będzie... Tylko, że jeśli chciał... Stary, jakby to nadal bazuje na tej samej rzeczy. Jeśli masz skrzynkę, to nieważne, gdzie ta skrzynka jest, czy ona jest, kurwa, w Crash Royale, czy jak się ta gra na telefon nazywa, czy to jest gra w Robloxie, czy to jest skrzynka w Robloxie, czy to jest skrzynka, jakieś jajko w Robloxie, ja na przykład z Nikodemo otwieram jakieś pety, kurwa, jakiś jajek, czy to jest w CS-ie, czy to jest na K-dropie, to problem jest jakby ten sam. Możesz ustawowo to zdelegalizować, to możesz to zrobić, Francja czy Belgia to zrobiły, ale to wtedy wszystko nie działa. A nie możesz przyjść i powiedzieć, no dobra, tu są skrzynki, to tego nie chcemy, a to chcemy. I zresztą tak w takim kierunku szła odpowiedź z ministerstwa tutaj do Szymona Hołowni, która była sprzed 4 tygodni, i dziwi mnie, że jej Konopski nie poruszył w filmie, nie? O! A, to jest ta... Czekaj, to jest to, co czytałem z tamtej strony chyba, tak? Normalnie. No to z tego wynika, co tu czytam, że ogólnie no to stwierdzili, że w tych lootboxach to musi być większa przejrzystość i że w odniesieniu do prawdopodobieństwa w przypadku mechanizmu, w tym o informowanie prostym językiem o tym, jak funkcjonują algorytmy. Czyli, że no tam musisz mówić pewnie, jakie są szanse i tak dalej, i opowiedzieć, że o, tam może być jakieś ryzyko, bla, bla, bla. Ale że w zasadzie to tyle. Parlament Europejski uważa, że we wnioskach tych należy ocenić, czy w celu ochrony małoletnich, uniknięcia fragmentacji jednolitego rynku i zapewnienia konsumentom takiego samego poziomu ochrony, niezależnie od miejsca zamieszkania, należy zaproponować obowiązek domyślnego wyłączania płatności w grach i mechanizmu typu lootbox, czy też zakaz stosowania płatnych skrzynek z łupami. No ale to wszystko, że tam jakieś są propozycje, rzeczy do rozkminy i tak dalej. Ale że na ten moment tego nie ma. Nie, bo to zawsze jest tak, jak dziecko coś odjeje, to trzeba szukać osoby winnej. Ciężko się przyznać do błędu. To co ja mówię, Nikodem miał na telefonie czy tam na tablecie jakąś grę w dinozaury, sobie grał i żeby mu się łatwiej odblokowywało, to miał swoje Apple, ten Face ID. I kurwa wydał 5 koła na jakieś jajka w dinozaura. Ja nie chodziłem i nie mówiłem, że gra jest zjebana, bo kurwa dziecko mogło to kupić, tylko jakby poczułem się do odpowiedzialności. On wyzerował konto Sandrze wtedy, ona nie miała... Ja pierdolę, 5 koła? Panie. ...pieniędzy przed wakacjami. No, to jakby lata temu było małe, potem z nim było rozmawiane, że nie może tak robić i tak dalej, no to akurat tak się wydarzyło, no już też nie ma co wracać. Wiesz, bo dla dziecka to jest takie, klikam, nie? Kurwa, nie dostałem T-Rexa, kurwa, klikam jeszcze raz, nie dostałem T-Rexa. No. Najgorsze jest to, że wiesz, on tam, nie wiem, miał ze 4 lata i mówi do niego Sandra, jakby Nikodem, co ty zrobiłeś? On mówi, no, że kupił jajka za 20 zł. A wiesz, ona ma tu kurwa wieciok na tym. Bo to było tak, że ona poszła zapłacić, ja nie wiem, czy w sklepie, czy gdzieś chciała za coś zapłacić i dostaje odmowę. I mówi, kurwa, to nie mam pieniędzy, wchodzi na konto, kurwa, tam. Ale przynajmniej mądrze zrobił, bo kupował te największe pakiety, a jak już mu te kurwa za 500 zł czy za 1000 nie przychodziło, to zaczęło kupować mniejsze, nie? Widać żyłkę do hazardu. Ewidentnie. Przekminione. Dobrze, w pokera nie grałeś, żeby się okazało, że karty liczy. Czy ten film coś zmieni? Nie wiem. Czy powinien? To myślę, że każdy powinien sobie samemu zinterpretować. Się powiedział. No ja uważam, że fajnie by było, gdyby zmienił, tylko po prostu mam na to małe nadzieje, no. O to chodzi. Bo uważam, że to tylko w ostatecznym aspekcie, nie nawet strachu tych twórców czy coś, tylko zmiany przepisów musiałoby być. I dlatego jestem taki... skeptical a little bit. Tutaj podobno jakieś podsumowanie od Kasix, bo ja już końcówki streama nie oglądałem. Ostatnio oglądaliśmy kawałek, potem się wyłączyłem i stwierdziłem, że muszę coś zjeść, trochę o czym innym pomyśleć. Ale tutaj podobno jakieś podsumowanie jest. Ludziom aż tak odjechało przez Konopa, nie mają swojego zdania, że dopiero teraz jebią w szynkowcach dobrego wieczorku. Nie, za kropel. Oni tylko tak sobie żartują ze mnie, żeby mnie podkurwić i mi zrobić na złość. I tyle. A tak naprawdę mają wyjebane w te skrzyneczki, a pewnie sami grają albo oglądają twórców, którzy to reklamują. Także to jest tylko taka forma twitchowej satyry, że teraz się wyżywają w ten sposób. Znaczy w ogóle to też było ciekawe, że u Kasix było prawie, może nawet więcej, ale ja widziałem, że było 10 koła ludzi i ją pizgali za, no de facto, no wiadomo tam za jej słowa, ale też w kontekście zachowania jej partnera, a u Remsuły nie wiem ile było osób, no ale na pewno nie 10 koła. Czyli prędzej przychodzili do Kasix ją jebać, no za rzeczy, które robi jej partner, no i wiadomo w kontekście jej słów, okej, okay, mimo wszystko, niż do niego. Tanie ITM, dofinansowanie z UE, sponsor int nielegalnego kasyna przez Remka, zakup nieruchomości. Łącznie z pani.
Oj, Tamina Kasik. O Jezu, cały stream podsumowany. No, łączcie kropki. Przecież ona wie, jak to wszystko działa u Remka, dlaczego nie powie, czy gra za Fejksiano i tak dalej. No pewnie dlatego, że wie, że mogłaby mu zaszkodzić bardzo mocno, nie? Pewnie dlatego. Czy pieniądze ze StoreMedia mi nie śmierdzą? Nie, w żadnym wypadku nie śmierdzą mi pieniądze z deali, które realizuję przez StoreMedia, bo są to legitne firmy, z którymi współpracuję, a nie są to skrzynki, więc nie. Słabe tłumaczenie, no kurwa. Jak współpracuję z jakimś bankiem, mam z nim deala i on przechodzi przez StoreMedia, to w jakim sensie to jest słabe tłumaczenie? Dostaję kasę od tego banku z podtrąconą kasą od przez StoreMedia za to, że z nim współpracuje, ogarniają to od strony prawno-technicznej. No kurwa. No właśnie to samo tłumaczenie, co Kasik z Remkiem. Tak kurwa, bo ja ze StoreMedia sobie kupuję mieszkanie na spółę. Dokładnie tak. To jest identyczna sytuacja. Kurwa, jak można nie rozróżniać wątku tego, jak jesteś z kimś w związku i macie jakiś wspólny budżet i możecie coś za to kupować od tego, że kurwa ktoś jest pośrednikiem w jakiejś działalności. No, to trzeba być pierdniętym na głowę. Naprawdę. Ja wiem, że tu mogą przychodzić trole, ale ludzie potem to powtarzają, piszą to kurwa w komentarzach na YouTubie. No przecież to jest tak idiotyczne. Kurwa, no to jest tak głupie, że to jest chuj. A potem jedna osoba stroluje, a inna usiądzie i powie jakiś przygłup, usiądzie i powie ty, w sumie to mądre, ale mos, ale zaorał. O kurwa, ale argument, ua. Pójdę, powiem Maćkowi. Moje chociaż tracisz będąc z StoreMedia. No nic, muszę z tym żyć. Jeżeli tak dużo ci to zmienia, gdzie od początku praktycznie mojej działalności jako Revo jestem w StoreMedia i teraz tak ci to zmieniło w oczach, no trudno, muszę to jakoś przeżyć. W ogóle to mnie tak rozpierdala w ogóle, w sensie, że jako gość, który nigdy nie reklamował skrzynek, przychodzą tu ludzie i próbują mnie cisnąć, jak ja bym kurwa jakimś, nie wiem, głównym streamerem skrzynek był i za to mieszkania kupował, no popierdolę. No to jest, no już. Tutaj była aferka, wielu streamerów oglądało film Konopa, nie wszyscy wiadomo, ale wielu streamerów, a w tym czasie inni korzystali i na fali popularności tematu po prostu wchodzili na stronki, promowali swój kod i kręcili skrzynkami. Jest też wypowiedź Ksajo, którą wiele osób podbija. Ja tutaj myślę, jest nie tak, można by... Też Konop ma sporo racji, nie? Jebać się o Kidropa. Teraz tylko CSGO skins. No ale to jest właśnie ten poziom, no. W sensie, że oni mają do tego stopnia wyjebane. Właśnie o to chodzi. Dlatego mówiłem, że moralnie ni chuja tutaj nic się nie zmieni i liczenie na to, no, jest naiwne. Ksajo porównywał kasyno do Kinder Niespodzianki, więc o czym my mówimy? Znaczy wiesz, no, Ksajo to kiedyś mówił, że tego nie zareklamuje i uważa, że to niemoralne, a potem zaczął to robić. No to jakby samo z siebie o czym świadczy, nie? Po prostu chyba, ja zakładam, że Ksajo wyszedł z takiego samego argumentu, że kurwa, wszyscy to robią, cisną na tym kasę, więc czemu ja mam tego nie robić? I tak ludzie, publika ma w to wyjebane. Nikt go za to nie skanceluje, więc zaczął to robić i co? I bardzo długo Ksajo Industries w zasadzie, bo to chyba wszyscy weszli od razu, zaczęli reklamować skrzynki i jakąś kasę cisnąć. No, tak było. Tak właśnie mówił wczoraj Arquela? A, no to tak się domyślałem, no. Tak się domyślałem, że w pewnym momencie stwierdził, a jebać to. Natomiast są też takie reakcje, jak na przykład Random Bruce'a. Proszę. Ja ogólnie widziałem, że te skrzynki nie są jakieś super okej. Okay. Ale nie widziałem, że one są aż tak szkodliwe na tak dużą skalę. Nie zdawałem sobie z tego sprawy. Dopiero wczoraj po obejrzeniu filma Konopa sobie to uświadomiłem. Więc osobiście rezygnuję z jakichkolwiek skrzynek, prawdopodobnie też gier hazardowych. Na ten moment zrezygnowałem ze skrzynek z Farm Skins i w przyszłości też rezygnuję. Nie chcę brać udziału w czymś, co jest... Nie wiem, nieuczciwe. Jest to ostatnia moja współpraca. Miałem te skrzynki, bo no nie miałem wyjścia, no nie mam zbyt fajnej sytuacji finansowej. Nie mam współpracy. No jest to dla mnie Random Bruce temat. Bez... A z Random Bruce'em to też nie było takiej sytuacji, że on miał jakieś też inne współprace. Chyba nie jakieś tam około hazardowe i ludzie spamowali maile i on te współprace potracił? Nie było też z nim tak? W sumie? A... No to mu tylko te skrzynki zostały. Inaczej powiem, no bardzo dobrze, że również u niektórych streamerów, już nie wiem, no chuj, nie wiem, może ze względu na obsranko z konsekwencji prawnych, może na jakieś przemyślenia moralne, nie wiem, ciężko mi tutaj weryfikować, mogę mieć jakieś swoje zdanie, ale chuj. Natomiast jeżeli finał tego jest taki, że na przykład Random Bruce pod wpływem filmu Konopa sobie z tego zrezygnował, no to ciężko się do niego o to przypierdalać, no bo chyba ostatecznie osobom, które są przeciwnikami skrzynek, o to chodziło, tak? Żeby ktoś sobie to przemyślał. Myślę, że Konopowi o to chodziło. Żeby ktoś obejrzał ten materiał i stwierdził, że nie chce tego reklamować na przykład, nie? Jakie ma pobudki Random Bruce? Jest też jakiś filmik od Frania, ale nie wiem, czy on troluje, czy co on robi. Ja jestem świadom tego, że należą mi się konsekwencje i z pokorą będę czekał na rozwój sytuacji. Ogólnie Konop nas wyjaśnił, znaczy nie nas, Konop wyjaśnił tych złych kurwa ludzi, którzy to streamowali.
Dlatego nie popełniajcie kurwa ich błędów. I witam was na Legion. Macie tutaj informację, że... To jest Legiado, a nie Legion. Dla anglojęzycznych widzów. I kurwa, jeżeli jesteście z Polski, to wprost wam powiem, wulgarnie, abyście wypierdalali, nie? Pierdola, co tu jest, że oświadczam, że moja transmisja na żywo skierowana jest wyłącznie do osób przebywających poza terytorium Polski. Pragnę przypomnieć, że gry hazardowe są dozwolone wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 lat. No, także kolejni ludzie gdzieś tam się tłumaczyli. Konop ostatecznie podbija wątek. Wrzucił storki. Wrzucił, że po waszych zgłoszeniach zaktualizowaliśmy tabelę skrzynkowo-hazardowych twórców. Przybyło ponad 100 kolejnych streamerów, youtuberów. Za tym idzie kolejne 100 milionów wyświetleń na samym YouTube. Łącznie tabela obejmuje 400 milionów wyświetleń nielegalnego hazardu skierowanego do nastolatków. Jakaś taka storka jest plus minus przejazd po tej liście. I potem jeszcze, że dziękuję tutaj za podawanie dalej. Aha, okej, okay, że tam ludzie wrzucają dalej jego materiał. I że zachęca wszystkie media do nagłośniania i podawania tematu dalej. Możliwe, że dzięki temu zobaczymy masowe blokady tych stron od Ministerstwa Finansów. Sprawdzę sobie, czy są jakieś artykuły na ten temat. Konopski, wiadomości. Co? Czarne chmury nad rodziną polskiego youtubera. Wydano list gończy. Co? Co kurwa? 23 godziny temu. A to jest to z tym bratem. Ja pierdolę, poważnie oni to wrzucili? Patrz. Brat polskiego youtubera poszukiwany listem gończym. Konopski ujawnił aferę hazardową. A, brat Konopskiego poszukiwany listem gończym. Kurwa. Jakie z dupy to jest w ogóle. Ale czekaj, tutaj mamy tak, wirtualne media, Spidersweb, Lotek, rozrywka do rzeczy, to nie wiem, Polsat News, nie no to trochę jest, a tu O2 też, brata Konopskiego szuka policja. Nie no dobra, ale trochę jest tu wpisów. No jak widać, ktoś pociągnął za sznurki i poleciała lawina. Czy nie, no to wiesz, bardziej ten, jakiś, no podbijany jest wątek, no co z tego wyjdzie, to znowu zobaczymy. Może się Hołownia wypowie, kto wie, ostatnio docierają takie rzeczy do polityków.